Radio kończy. Absolutnie. Ojej, bardzo ładnie. No, ładnie. O, ślicznie. 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 Ojej, bardzo ładnie. Zapraszam. No, ładnie. O, ślicznie. Ojej, bardzo ładnie. Doszło w sobotę wieczorem przed domem jednorodzinnym w miejscowości Wola Burzańska w powiecie leśnym w województwie podkarpackim. Jak polską agencję prasową poinformowała Anna Kler z zespołu prasowego podkarpackiej policji, mężczyźni w odległości około 30 metrów od zabudowań palili ognisko, do którego wrzucili niebybuch. Na skutek eksplozji na miejscu zginął 44-letni mieszkaniec Woli Burzańskiej, a jego towarzysz, mieszkaniec Bydgoszczy, został ranny. Rzeczniczka dodała, że niewykluczone, iż mężczyźni mogli sami znaleźć czy też wykopać niebybuch. Na miejscu policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Partia czeskiego miliardera Andrzeja Babisza, ano, odniosła zdecydowane zwycięstwo w wyborach parlamentarnych. Do utworzenia rządu większościowego akcja niezadowolonych obywateli będzie potrzebowała jednak partnerów koalicyjnych. Negocjacje będą skomplikowane. Ano zdobyła 29,6% poparcia. Na drugim miejscu jest konserwatywna ODS, na którą zagłosowało 11,3% wyborców. Dobre wyniki odnotowała również partia Piratów, zdobywając 10,7% głosów, i skrajnie prawicowa SPD, uzyskując 10,6%. Na socjaldemokrację obecnego premiera głosowało 7,2% Czechów. Lider ANO, Andrzej Babisz, wyraził nadzieję, że szybko powstanie nowy rząd i podkreślił, że będzie negocjował ze wszystkimi partiami. Rozmowy mogą być jednak trudne, ponieważ teraz partia ODS otwarcie twierdzi, iż nie jest zainteresowana współpracą. W studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie zainaugurowano cykl koncertów muzyki klasycznej To co najpiękniejsze. Będą odbywały się raz na kwartał i będą transmitowane na antenie programu pierwszego, a także we fragmentach przez dwójkę i trójkę. Ideą cyklu jest popularyzacja polskiej i światowej muzyki klasycznej wśród odbiorców, którzy nie są jeszcze koneserami. Obecny na koncercie przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski podkreślał, że na tym właśnie polega misja mediów publicznych. Tutaj też mamy taki mieszany repertuar, częściowo muzyka filmowa, ale to jeszcze w komercyjnych radiach możemy znaleźć, ale już podkarta coraz rzadziej, a to mam właśnie takie połączenie. Bez mediów publicznych tego typu imprez by nie było. To oczywiście jest harmonia, są teatry i tak dalej, ale tu chodzi o coś więcej. Tu chodzi o trafianie pod strzechy, a to właśnie przez radio można pod te strzechy trafiać, a pod strzechami coraz większe jest zapotrzebowanie na wyższą kulturę, którą zapewni właśnie Polskie Radio. W pierwszej części koncertu wystąpiła orkiestra Symfonia Viva, a w drugiej Polska Orkiestra Radiowa. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Rada Mediów Narodowych, a współorganizatorem jest Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny. Słowem wszystko. Polskie Radio 24, 33 minuty po godzinie 20. Już teraz zapraszam na reportaż Jakuba Tarki, kanał znany. Chodzi o dzieło, jedno z najciekawszych dzieł inżynierskich, czyli o kanał Augustowskim. Autorem już powinien był generał Ignacy Prądzyński. O tym, jaka jest historia, rzeczywiście, bardzo ładnie. O tym w reportażu kanał znany, O, ślicznie. Bez kanał Augustowski był wielkim wydarzeniem w życiu naszej ojczyzny. Jako wspaniały obiekt techniczny wykonany na poziomie europejskim. W połowie lat 70. wykonywano pomiary koryta kanału na odcinku między Augustowem a Dębowem. Wie pan, ile czasu zajęło to doświadczonym wiązącym geodetom? Bardzo ładnie. Pewne dwa lata. A Prądzyńskiemu?
4 miesiące. W XIX wieku, na początku XIX wieku. Faktem jest, że dużo robiono na oko. Ale oko było tak wyrobione, tak przygotowane, że różnica była do 30 cm. Oczywiście bardzo ładnie. Kustosz Muzeum Ziemi Augustowskiej. Wszystkie obiekty kanałowe, śluzy, drewniane wrota, otwierane wyślami, wypełnianie komór przez luki w wrotach. Profile przekopów mniej więcej są takie jak w czasach XIX wieku. Stanowiska śluzowe, one działają w sposób bardzo zbliżony do tych zaprojektowanych przez ekipę Ignacego Płomyńskiego. Wie pan, są starsze od kanału Augustowskiego obiektywami, ale chwilą wynalezienia kolei te kanały były nieużywane, one były zaśnięte, zostały odtworzone niejako po latach, natomiast kanał Augustowskiego cały czas siał. Tak jak to było w XIX wieku. A rodzina pracuje tu od początku, jak powstał kanał. Kiedyś nazywali się śluzowi. A teraz mój pradziadek wyjechał do pracy w Warszawie. Bo drzewa już nie ma, drewno nie pływa.
O, ślicznie. Ojej, bardzo ładnie. W czasach XIX wieku toczyła się walka o przyszłość polskiego przemysłu. Rusy miały w swoich rękach puście Wisły i wprowadziły bardzo wysokie opłaty za przemysł polskich produktów rolnych ze swoje terytorium. Dotyczy to oczywiście Gdańska, Elbląga, Królewska, blokowało całą produkcję rolną w granicach kraju, a Polska głównie bogaciła się na eksporcie płodów rolnych. Udało się Druckiemu Lubelskiemu przekonać cara do idei, że warto działać w postaci budowy tej wielkiej artylerii wodnej, która miała odwinąć granice polskie. Ta trasa miała biec Narwią, Wieprzą, Kanałem Augustowskim, Niemnem, rzeką Dupisą, Kanałem Windawskim i Kanał Windawski kończył się w porcie, który dzisiaj się nazywa Ventspils. Czyli cała ta trasa miała liczyć prowadzenie. Został skierowana tutaj ekipa, którą dowodził Prązyński. Miał 31 lat. Prązyński w ogóle pochodził z Wielkopolski. Nie był 14 lat. Już był w wojsku księstwa warszawskiego. W wieku 16 lat otrzymał studia oficerski wraz z dostaniem się do Wojskowej Szkoły Technicznej. Nazywała się Szkoła Aplikacyjna Artylerii i Inżynierii Księstwa Warszawskiego. W wieku 17 lat zdał egzamin inżynierski. W wieku 18 lat kierował samodzielnie budową skrzydła Wieprzy Nobelskiej. Już mając 20 lat był szefem inżynierii generała Jana Kaczyńskiego. I zdolny, i pracowity. Mało kto o tym wie, ale on stracił zdrowie podczas odwrotu wojsk napoleońskich z Rosji w 1812 roku. Wtedy cudem w ogóle uratował życie. On miał wtedy 20 lat. Żołnierze go nieśli na ramionach dwa tygodnie, trzy, zanim dowieźli całkowicie nieprzytomnego, chorego. A tam się zajęły, nie wiem, jakaś młoda rodzina. Jak stanął na nogi, przedostał się do Częstochowy. Jeszcze uczestniczył w kampanii saskiej, nadreńskiej i północno-francuskiej. A jeżeli ktoś tak traktuje swoje zdrowie, to nie wiem o to, że później opadało mu posłuszeństwo. I to, że on bardzo niechętnie jechał do Augustowa, to wiemy na przykład jego korespondencji prywatnej, której na przykład pisał o wizycie u lekarza warszawskiego i o tym, że zdobył u niego zaświadczenie o konieczności natychmiastowego leczenia powód, najlepiej w Karolbadzie. Tak, bronił się rękami i nogami, jak mógł, ale rozkaz to rozkaz. Najlepiej oddać głos samemu Prązyńskiemu. Wyjechali w Augustowskie, zabrawszy ze sobą brytę książek, z których dopiero w drodze uczył się sztuki zakładania kanałów, postawienia rzek i tak dalej, i tak dalej. On był bardzo sprawny w dowodzie. Dokładnych map nie było, trzeba było od nowa wszystko robić. Prązyński zebrał ten materiał do projektu wstępnego. Na tej podstawie już Czarny zorientował się, że budowa kanału jest możliwa. I 1824 roku zapadła decyzja cara o budowie. Prązyński musiał się zająć kosztorysem budowy, a jednocześnie dokonywać działań organizacyjnych, żeby stworzyć cały ten wielki szlak budowy, stworzyć te wytwórnie materiałów budowlanych. Czy to, że cegła była czerwona, a piaskowiec biały, rzeczywiście miało znaczenie przy budowie tych ślub, czy to dzisiaj tak to interpretuje? Proszę pana, zachował się próbny kosztorys napisany przez Prązyńskiego, wykaz kosztów materiałów kolorami narodowymi. Tutaj mamy wyraźnie na wskazówkę, że Prązyńskiemu zależało na podkreślenie, że to jest dzieło polskie i nieprzypadkowo są te tablice pamiątkowe z nazwiskami, bo budowniczowi kanału świetnie wiedzieli, że budują dzieło na miarę Polski, dzieło, z której Polska może być dumna i swoje nazwisko stale się upamiętnić. Ojej, bardzo ładnie.
Kanał Augustowski jest często mylony z Elbląg. Ludzie przyjeżdżają, uważają, że tutaj będziemy wyciągali bardzo. Niestety u nas tego nie ma. Jest piękny kanał, tylko z śluzami. Z jednej strony jest zawsze podnoszenie, później jest opadanie, jeziora jedne są wyżej położone, drugie niżej. No i to jest praca ludzkiej kąsi, niestety w dzisiejszych czasach są na pilotach. Jesteśmy zadowoleni, musi to zrobić, to też jest efektowne. Okazuje się, że właśnie łojmy to były właśnie takie czarownice, które zostały na plecie właśnie w Łódźcu. To jest echa historii właśnie tych jaćwinów po prostu znane. Ślicznie! Ojej! Bardzo ładnie! I są zamknięte wrota, teraz wyszła woda. Ślicznie! Ojej! Bardzo ładnie! Dzięki panu za poczekanie! Ślicznie. Przewijało się w zależności od prognozy. Bardzo ładnie. Od 4 do 7 tysięcy ludzi. Była swoista specjalizacja. Najbardziej w pracach grabarskich, czyli przy kopaniu, sprawdzali się starobrzędowcy, Rosjanie, którzy pojawili się na naszym terenie, uciekając przed agresjami Rosji. Majstrów murarskich kontraktowano najczęściej w Rosji. Zresztą odlewników także. Bardzo dużo pracowało Żydów. Najczęściej entreprenerami, czyli przedsiębiorcami byli Żydzi. Oni ściągali z góry znawców, najbiedniejszych, którzy taplali się w tym błocie, wylewając wodę, prawda? To ci kałaciarze tak zwani. Prawiński był szefem roli, czyli był zastępcą dyrektora do spraw technicznych. W błyskawicznym czasie zostało przygotowane wytwórstwo tak zwanego sztucznego wapna hydraulicznego, systemu Titanica, który został doceniony w Paryżu dopiero w latach 30. XIX wieku, a tu mamy, prawda, początek lat 20. Mało tego, że wiedziano o jego badaniach, jeszcze ściągnięto jego koszulkę na temat jego eksperymentów z wapnem. I na tej podstawie przygotowano wytwórstwo materiału, które było odporne na działanie wody. Niesamowite historie. Prace wykonywane na podstawie kosztorysu prowieńskiego zostały wykonane do końca 1829 roku. Bardzo szybko, bardzo szybko oczywiście Ślicznie.
tutaj być przez te 11 godzin. Bo tutaj jeszcze na 8. Ojej, bardzo ładnie. Ja lubię w ogóle gdzieś i taką przyrodę i sąsiadów. Ojej, bardzo ładnie. Ale już chyba jestem ostatni. Ostatni jestem, chociaż mam jeszcze jedną fotografię. Ojej, bardzo ładnie. I mi się podoba, ale tylko tyle, że być tu. A nie pracować. O ślicznie. Ojej, bardzo ładnie. Ja tym zatrzymam. Dopiero 15 lat skończył. To tak, że trudno powiedzieć. Nie? Ojej, bardzo ładnie. I w Młodych Kanale, żeby to o tym się dowiedzieć. Nie. O ślicznie. Ojej, bardzo ładnie. To nie wierzę to. Nie. O ślicznie. Ojej, bardzo ładnie. Zostaje. O ślicznie. Ojej, bardzo ładnie. Państwo specjalnie do Augustowa przyjechali, żeby się kanałem przepłynąć i dowiedzieć się więcej? Przyznam szczerze, że nie. Akurat sobie na Augustów trafili, więc na zasadzie rzucania wyszkową mapę naszego pięknego kraju, ponieważ podróżujemy z dnia na dzień, planując, dokąd trafimy. No i w ten sposób się tu znaleźli. Coś robi wrażenie, jeśli chodzi o kanał. Całość tego obiektu, że został zbudowany ile? 170 lat temu. Mimo tego, że zostało to zbudowane tak dawno, jest dalej w takim stanie, że można to tym pływać. Także nie rozpadło się jak większość tych inwestycji, które budujemy. No to jest bardzo ciekawą historią, są drzwi, bo ja jestem odpowiedzialny za kanał pana Prądzyńskiego, tak, który, że tak powiem, biorąc się za to przedsięwzięcie, nie miał na ten temat za dużo pojęcia. Był owszem inżynierem budowniczym, ale akurat nie specjalizował się w tym i praktycznie w bardzo krótkim czasie musiał posiąść całą niezbędną wiedzę. Po czym jego wysiłki zostały na tym odcinku jakby przerwane, ponieważ chciał wziąć udział w powstaniu listopadowym, tak, no i już na kanał nie powrócił, ale ucizna tutaj oczywiście pozostała. Rozochoceni tym, co tutaj mieliśmy przyjemność zobaczyć. Myślę, że wrócimy tutaj z kajakiem, bądź inną lekką jednostką pływającą. Eksperci UNESCO wskazywali, że kanał Augustowski jest zbyt słabo rozpropagowany, jest mało znany w świecie i że wymaga większej promocji, że jest tutaj w Polsce kanał Augustowski, warto tutaj przyjeść. Super. Ojej, bardzo ładnie. Las, woda nad głową. Gdzie się nie ruszysz, to woda, nie? O ślicznie. Zapraszamy. Ojej, bardzo ładnie. O ślicznie. Ojej, bardzo ładnie. To był reportaż Jakubatarki. Kanał znany, kanał nieznany. O ślicznie. Ojej, bardzo ładnie. A już teraz wracamy do dzisiejszego podsumowania tygodnia. Ojej, bardzo ładnie. Radio 24. Gościli Michał Łebłociński z Rzeczpospolitej, Miłosz Rzodowski z portalu Redenia.pl oraz Łukasz Drogo z Weekendu Gospodarza, Krzysztof Kossowski. Chciałbym, żebyśmy zaczęli od tego, co wczoraj przez cały dzień i właściwie wieczorem też, jak to się mówi popularnie, grzało opinię publiczną. Oczywiście spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim, ale wcześniej takie przygotowanie ogień artylerii z obu stron przed tym spotkaniem. Między innymi Zofia Romaszewska w radiu wypowiedziała takie słowa: poprawki PiS do prezydenckich projektów reformujących sądownictwo absolutnie nie zasługują na zaakceptowanie i przyjęcie przez prezydenta. Takie dane są teraz zrobione i bardzo się prezydentowi nie spodobały. Z drugiej strony Patryk Jaki w jednej z rozgłośni pytany, czy uważa, że prezydent będzie tym wielkim blokującym zmiany. Wiceminister powiedział: jeżeli pan prezydent dalej będzie robił tak, jak robi, no to przyjdzie do historii, tak jak Aleksander Kwaśniewski, który zablokował ustawę reprywatyzacyjną. Panowie, czy jeszcze leci z nami w tej sprawie? A czy leci? No jakby powiem tak, to co wczoraj padło, nie powinno się teraz zmienić, bo od początku tego sporu mamy taki ostrzał artyleryjski z obu stron. Widać, że on jednak wciąż jest kontynuowany i podejrzewam, że będzie kontynuowany do samego końca, a tego końca, jak wiemy, to wczoraj nie widać, bo widać co najwyżej kolejne piąte już bodajże spotkanie. No ale znaczy tak, to prawda. Takie pytanie, bo tutaj akurat pani Romaszewska stała się szermierzem słownym i jest pytanie, zwykle takie rzeczy puszcza się w sytuacji, w której chce się wzmocnić swoją pozycję negocjacyjną. Jest pytanie, co jeszcze chce wynegocjować prezydent. Części komandowanym spodobało się, że
No tak, tak, część osób mówiła, że prezydent ukrywa się za postacią Zofii Romaszewskiej, nawet za jej autorytetem, który wiele trudniej jest krytykować, no bo Zofia Romaszewska nie jest politykiem, nie jest członkiem żadnej partii, jest społecznym radcą prezydenta. To jest tak raczej, że trzeba już zacząć się zastanawiać, przedłużająca się próba nawiązania kontaktu wzajemnego przez obu panów zaczyna być elektoratu. To już troszkę za długo trwa, a zwłaszcza, że wokół tego tworzy się dosyć mocny serial pieniądze. Natomiast ja zauważyłem jeszcze jedną rzecz, to znaczy zauważcie Państwo, że tak naprawdę Pałac Prezydencki ma stworzoną nową ścieżkę takiej tajnej komunikacji z obrazu z Nowogrodzką, bo pod pretekstem tych rozmów mogą się odbywać całkiem inne rozmowy, a tak naprawdę dla ludu jest odgrywana spektakl, to też jest jakaś możliwość. Bardzo zaskakujące, na razie sondażowo nie widać, żeby ten konflikt wodę na górze, albo po prostu różnica zdań wpłynęło negatywnie, czy to na poparcie prezydenta, czy to na poparcie Zjednoczonej Prawicy. Tylko, że na razie wszystko działa. Każda reforma się udaje, natomiast w sytuacji, w której nagle pojawią się jakieś pęknięcia, problem z lajką rezydentów, zaraz się okaże, że społeczeństwo jednak bardzo łaknie reformy sądownictwa i sprawa jest coraz mocniej nagląca, no to wtedy to się zacznie odbijać. Na razie nie ma ku temu potrzeby, żeby ludzie zaczęli, nie wiem, być bardzo gniewni. Natomiast ta sytuacja staje się coraz bardziej męcząca dla tak zwanych partii elektoratów i będzie się odbijać w przyszłych wyborach. Jak długo ten spór może trwać? Jest jakaś granica pierwsza na horyzoncie, gdzie zostanie przekroczona cienka czerwona linia? Michał Płociński. Tak długo będzie trwał, jak będzie zadowalał oba elektoraty PiS. Dwa zupełnie różne elektoraty. Z jednej strony radykalny reform, można nazwać lewicowy, ten, który stoi po stronie Jarosława Kaczyńskiego, jakiejś wielkiej rewolucji, no i są umiarkowani wyborcy, którym podoba się to, że prezydent tutaj wyraził swoje zdanie, że to jakoś rozgrywa, a z drugiej strony, że prezydent źle wypada w oczach elektoratu radykalnego, tylko 2% wyborców PiS źle ocenia działania prezydenta, wszystko na razie jest na dobrej drodze. Bardzo ładnie. Nigdy żadna konwencja Platformy czy Nowoczesnej nie szykuje takiej uwagi mediów i wyborców, jak wczorajsze spotkanie Jarosława Kaczyńskiego w Belwederze z prezydentem Andrzejem Dudą. To jest niesamowicie groźne dla opozycji, a nie dla Prawa i Sprawiedliwości. Cały czas jest przykrywany każdy temat, który rzuca No właśnie, bardzo wygodny temat medialny. A też jeszcze, jeżeli można słuchać, właśnie notowania ewentualnego ich spadku. Pamiętam, jak po ogłoszeniu opozycja otwierała szampany, strzelały korki, że teraz zaczyna się to, co polska prawica robi najlepiej, kłótnia we własnym gronie, która pogrąży ich tak jak 10 lat temu. Sondaże szybko pokazały, że nie, że jakby elektorat zareagował na to zupełnie inaczej, że zareagował na to, można powiedzieć, wręcz pozytywnie, bo okazało się, że ten ogłoszeń, który miał być sterowany z tylnego siedzenia przez Jarosława Kaczyńskiego, nagle odbywa się jakaś debata, prezydent przestał być pod nóżkiem. Ojej, bardzo ładnie. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, nie widzę. Za mały ten telewizor, ma na myśli większy trzeba. Kupić, przywieźć, wnieść, dziurę wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować. Ja, Barbara, nie mam tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcję Smart i Wi-Fi. Ojej, bardzo ładnie. Nie musisz kupować pakietów w płatnej telewizji, by oglądać ulubione programy i nie mieć więcej. Bardzo ładnie. W Epitelu robi 8 multiplex, który dostarcza do twojego domu kolejne kanały naziemnej telewizji cyfrowej. Oglądaj to, co lubisz, bez podpisywania żadnych umów. Filmy, rozrywka, nauka, pogoda, wiadomości. Wszystko to jest w naziemnej telewizji cyfrowej. Sprawdź szczegóły na www.multiplex.emitel.pl. Ojej, bardzo ładnie. Autopromocja.
Kobieta naukowiec stał się zawód. Fantastyczna kariera, bo ktoś taki, rozwijając swoje marzenia, wymyśla się. Anna Wiśniewska i dr Grażyna Szymańska-Matusiewicz wiedzą, czym jest dana kariera w nauce i co to oznacza. Kobiety sukcesu, niedziela 13.15. Zapraszam. Maja Kuczyńska. Ojej, bardzo ładnie. Autopromocja. Ślicznie. Ojej, bardzo ładnie. Zbliża się 21. Nie. O ślicznie. Ojej, bardzo ładnie. Czas na informację dnia. O ślicznie. Za nami polityczna sobota, podczas której byliśmy świadkami między innymi konwencji Platformy Obywatelskiej. O ślicznie. Nasi polityczni sąsiedzi wybrali 29,6% głosów na akcję niezadowolonych obywateli. Na koniec Sadzicz Armuza, czyli chiński laureat Grand Prix 33. Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Zieliński, zapraszam. Minister Elżbieta Rafalska uważa, że propozycje Platformy Obywatelskiej dotyczące polityki społecznej to program niespójny, nielogiczny i niepoliczony. Szef Platformy Grzegorz Schetyna zapowiedział na partyjnej konwencji w Łodzi, że gdy jego ugrupowanie obejmie władzę, to rozszerzy program 500+ na pierwsze dziecko i wprowadzi tak zwaną 13. emeryturę. Lider PO skrytykował też obniżenie wieku emerytalnego, nazywając je cynicznym oszustwem rządzących. Elżbieta Rafalska oceniła, że obecne propozycje Platformy stoją w sprzeczności z wcześniejszymi wypowiedziami polityków tej partii. Słyszymy, że chcą dać to świadczenie Rodzina 500+ na każde dziecko, podczas gdy wcześniej mówili, że nasza propozycja rozbije budżet państwa. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oceniła, że obecnie budżet radzi sobie z wypłatą świadczeń na każde drugie i kolejne dziecko. Jednak rozszerzenie tego programu skutkowałoby dużo większymi wydatkami, mówiła Elżbieta Rafalska. Przyznanie świadczenia na każde dziecko to jest co najmniej 17 miliardów dodatkowych złotych i na pewno takie kwoty przerastają aktualne możliwości finansowe. Programu Rodzina 500+ w tegorocznym budżecie to ponad 24 miliardy złotych. Część wybrań w wyborach parlamentarnych zwyciężyła ATO, czyli Akcja Niezadowolonych Obywateli. Partia zdobyła 29,6% poparcia. W pierwszym wystąpieniu po wyborach Andrzej Babisz powiedział, że Unia Europejska powinna przestać mówić o Europie prędkości i zastanowić się nad tym, dlaczego Brytyjczycy chcą opuścić wspólnotę. Polityk wyraził radość z zaufania, jakie wyborcy obdarzyli jego ugrupowanie. Dodał, że zwycięstwo w wyborach pozwoli zrealizować ich program wyborczy. Andrzej Babisz podziękował też wyborcom i działaczom ugrupowania. Podkreślił, że odniosło ono ogromny sukces. Lider ANO wyraził również nadzieję, że uda się szybko sformować nowy rząd. Jedna osoba zginęła, także jedna została ranna wskutek wybuchu przed domem jednorodzinnym w Woli Burzańskiej w powiecie leskim w Bieszczadach. Marcin Betleja, rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, poinformował, że służby otrzymały informację o zdarzeniu po 18:00. Natychmiast na miejsce zostało wysłanych 5 zastępów Straży Pożarnej. Do eksplozji najprawdopodobniej nie wybuchu. Doszło w odległości około 30 metrów od domu jednorodzinnego. Dom nie został uszkodzony. W tej chwili policja wyjaśnia okoliczności, które doprowadziły do tego zdarzenia. Na miejscu są służby ratunkowe i policja. Trwa ustalanie przyczyn i okoliczności tragedii. Teraz przenosimy się do Niemiec. Rolnikiem, który dziś zaatakował ludzi w Monachium, jest 33-letni mieszkaniec tego miasta, który w przeszłości dopuszczał się przestępstw i był zatrzymywany przy okazji rozwoju, kradzieży i handlu narkotykami. Mężczyzna zranił 8 osób, w tym kobietę i 12-letniego chłopca. Informację o zatrzymaniu podał rzecznik prasowy policji w Monachium. Obecnie nie można udowodnić, że atak był zamachem terrorystycznym. Mężczyzna działał sam, ofiary są przypadkowe i nie mamy dowodów, że był to akt terroru lub czyn motywowany religijnie, powiedział szef monachijskiej policji Hubertus Mandry. Jak twierdzi agencja DPA, podejrzany zostanie przebadany psychiatrycznie. Na razie nie ma potwierdzenia, że jest chory. 33-letni mężczyzna rano ranił nożem 6 Niemców, Rumunia i Włocha. Podejrzany trafił do aresztu, ale na razie odmawia składania jakichkolwiek wyjaśnień.
prezydent policji Monachium podziękował na Twitterze biorącym udział w akcji funkcjonariuszom za wzorowo przeprowadzone działania, które doprowadziły do szybkiego ujęcia przestępcy. Waldemar Maszewski, Polskie Radio. I na koniec wracamy do kraju. Chiński film Zabić Arbuza w reżyserii Zhao Gao, zdobywcą Grand Prix 33. Warszawskiego Festiwalu Filmowego. W stolicy ogłoszono laureatów 19 nagród i wyróżnień trwającego do jutra festiwalu. Zabić Arbuza to opowieść o tym, jak jeden banknot upuszczony przez okrutnego mordercę może zmienić życie prostego, ubogiego farmera, hodowcy i sprzedawcy arbuza. Reżyser pokazał historię człowieka, który z takiego humanistycznego punktu widzenia nie zmienił się na gorsze, nie zmienił się pod wpływem gwałtownego powodzenia. Był do końca sprawiedliwy, starał się znaleźć jak najlepsze rozwiązanie, zachowując siebie takim, jaki był. Z kolei nagrodę jury ekumenicznego otrzymała Urszula Antoniak za polską charakterystykę pomiędzy słowami, który opowiada historię polskiego emigranta, który mieszka i pracuje jako prawnik w Berlinie. Witold Banach, Polskie Radio. Informacja dnia, teraz czas na prognozę pogody. W nocy na krańcach wschodnich i zachodnich spadnie deszcz. Na pozostałym obszarze bez opadów zatopują się mgły, które ograniczą widzialność do 300, a nawet miejscami do 100 metrów. Termometry wskażą od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 12 na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Teraz jutro okresami spadnie deszcz. Temperatury od 9 do 15 stopni Celsjusza. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Ojej, bardzo ładnie. Południe. Ojej, bardzo ładnie. Polskie Radio 24. Polskie Radio 24, Krzysztof Przyłowski, zapraszam do magazynu Północy. Ojej, bardzo ładnie. Podczas specjalnego wystąpienia Dymów Prawa i Sprawiedliwości Polski Gazet Ustępny Polski. Ojej, bardzo ładnie. Bez tego poparcia nie bylibyśmy w stanie tego wszystkiego, co zostało dotąd uczynione. Bardzo ładnie. Tymczasem działacze Platformy Obywatelskiej spotkali się na konkursie w Łodzi. Poparcie przygotowuje się do przyszłorocznych. Ojej, bardzo ładnie. Tylko silne samorządy zatrzymają centralizm i upartyjnianie państwa. Dlatego przed wyborami tworzymy wielką koalicję z wszystkimi prosamorządowymi partiami i organizacjami lokalnymi. Zakończyły się wybory w Czechach. Bardzo ładnie. Lidera Andrzeja Babisza. Lider ANO Andrzej Babisz wyraził nadzieję, że szybko powstanie nowy rząd i podkreślił, że będzie negocjował ze wszystkimi partiami. Południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Bardzo ładnie. Jarosław Kaczyński powiedział, że dziękuję Polakom za wspieranie tzw. dobrej zmiany. Prezes mówił o poparciu pedagogów podczas specjalnego wystąpienia liderów Prawa i Sprawiedliwości Polski Razem i Solidarności. Bez tego poparcia nie bylibyśmy w stanie tego wszystkiego, co zostało dotąd uczynione, zrobić. A zostało zrobione naprawdę sporo. I jesteśmy z tego dumni i sądzę, że wśród Polaków jest sporo. Bardzo sporo takich, którzy też są tu. Jarosław Kaczyński powiedział, że rządzący chodziło o to, żeby zmienił się stan Polski, bardzo ładnie, żeby zmienił się na naprawdę pełnoprawny. Nie w deklaracjach, nie w tym, co jest zapisane w różnego rodzaju aktach, które bardzo często są niestety tylko na papierze, tylko realnie. A realnie będziemy w Europie równymi wśród równych, jeżeli będziemy silni gospodarczo, jeżeli będziemy mieli PKB na głowę porównywalne z krajami, które leżą na zachód od naszych granic, jeżeli będziemy dobrze zorganizowani, jeżeli będziemy także silni militarnie. Prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił, że obóz rządzący jest zaatakowany wewnątrz, a mimo to kontynuuje swoją politykę. Dodał przy tym, że potrzebne są pewne korekty, bo nie tylko te korekty będą dokonywane. Proszę pamiętać, że
w naszych formacjach, w naszym obozie jest także ważny jest ten cel, który odnosi się do społeczeństwa, odnosi się do narodu, odnosi się do Polski. A wszelkiego rodzaju sprawy o charakterze personalnym, ambicje personalne, chęci zajmowania różnych stanowisk, oczywiście to ma miejsce, ale to jest drugo, trzeciorzędne. Obok prezesa Prawa i Sprawiedliwości wystąpił w Polski oraz Jarosław Gowin. Polski razem. Minister Zbigniew Ziobro mówił, że możliwe ładnie państwa kojarzonego do tej pory z bytem działającym tylko teoretycznie. Jesteśmy razem. Dzięki temu możemy razem realizować wielki projekt dobrej zmiany w Polsce. Realizować nasze zobowiązania, które zaciągnęliśmy wobec naszych wyborców, udowadniając, że demokracja działa, że mandat demokratyczny ma dla nas swoje znaczenie, zobowiązanie, które pozwala nam je realizować właśnie przez to, że tworzymy wielki obóz Zjednoczonej Prawicy z największą formacją Prawa i Sprawiedliwością, ale też dwoma mniejszymi towarzyszymi ugrupowaniami Polską Razem i Solidarną Polską. Wśród przykładów zmian osiągniętych dzięki współdziałaniu szefa resortu sprawiedliwości oraz to jest spowodowanie poprawy wypełnienia obowiązku alimentacyjnego. Minister premier Gowin powiedział rozszerzenie obowiązującego środowiska. Obóz Zjednoczonej Prawicy jest nie tylko zjednoczony, ale zaczyna się rozszerzyć. Przystąpią do nas nowe środowiska, środowiska republikańskie, środowiska wolnościowe, środowiska chrześcijańsko-demokratyczne. Wreszcie przystąpią do naszego obozu wielu samorządowców, którzy dostrzegają w działaniach naszego rządu szansę dla swoich małych obywateli. Jarosław Gowin przypomniał o realizacji reformy przez obóz rządowy, dotyczy uwagę reformy szkolnictwa wyższego, przygotowanego przez kierowanego przez niego resortu. Także dziś o ważnych sprawach dla swojego ugrupowania Wielka Platforma Obywatelska. Program największej partii opozycyjnej przed przewodniczącym Jarosławem Platformy w Łodzi szef partii Grzegorz Schetyna, m.in. szef partii Schetyna, mówił, że Platforma chce zmienić system zarządzania szkołami, zmniejszyć nierówności społeczne pomiędzy poszczególnymi regionami. Państwo musi przeciwdziałać, musi potrafić przeciwdziałać podziałowi na Polskę A i Polskę B, ale nie w ten sposób, że stanie się właścicielem wszystkiego, tylko silne samorządy zatrzymają centralizm i upartyjnianie państwa. Dlatego przed wyborami stworzymy wielką koalicję z wszystkimi prosamorządowymi partiami i organizacjami lokalnymi. Urzędy wojewódzkie. Grzegorz Schetyna przypomniał, że obecnie krzyżują się z urzędem w Rzeszowie. Samorządy mają pomagać każdemu obywatelowi w budowie dobrego życia. Ale żeby mogły to robić, muszą mieć do tego odpowiednie kompetencje, narzędzia i środki. Dlatego zlikwidujemy urzędy wojewódzkie. Grzegorz Schetyna zapowiedział także, że Platforma Obywatelska będzie dążyła do 5%. Tylko silne samorządy zatrzymają centralizm i upartyjnianie państwa. Dlatego przed wyborami stworzymy wielką koalicję z wszystkimi prosamorządowymi partiami i organizacjami lokalnymi. Według obowiązującego kodeksu wyborczego wybory samorządowe w przyszłym roku powinny odbyć się w ostatnim wolnym dniu, a to oznacza wybory 12 listopada. Inna data byłaby możliwa tylko w przypadku nowej kodeksu. A do tematu występu polityków koalicji rządzącej oraz kongresu Platformy Obywatelskiej powrócimy w publicystycznej części naszego magazynu po godzinie 20:30. Polskie Radio 24. Komisja Polskiej Służby Zdrowia była tematem debaty, która odbyła się dziś na naszej antenie. W stosie gościliśmy się dzieciom protestujących lekarzy bezdębnych. Społeczną debatę w temacie ochrony zdrowia rozpoczęła trwająca od początku października głodówka lekarzy rezydentów. Medycy domagają się m.in. zwiększonych nakładów na ochronę zdrowia. Przedstawiciel lekarzy rezydentów Krzysztof Ostaszewski podkreślił, że choć medycy są już zmęczeni, pozostają otwarci na rozmowę. Naszym priorytetem jest zdrowie Polaków, a to zdrowie Polaków na ten moment pod
potrzebuje po prostu radykalnych zmian, systemowych zmian w ochronie zdrowia, na której czele stoi zwiększenie nakładów, bo bez zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia nie możemy dalej dyskutować na temat tego, co i jak zmienić. Jeśli chodzi o oficjalne stanowisko porozumienia rezydentów, to w kontekście obecności wyboru społecznego jesteśmy na tak. Ostateczne stanowisko zobaczymy we wtorek. Natomiast chciałem poprawić kontekst, że jesteśmy jako lekarze troszkę zmęczeni. Pacjenci zbyt długo czekają na wizytę, dodała Lidia Koptysz z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Fizjoterapia. Ważna jest naprawa tej służby zdrowia. W tej chwili do końca roku nie zostały podpisane umowy z Narodowym Funduszem dla wielu przychodni świadczących usługi rehabilitacyjne na rynku prywatnym. Są to bardzo drogie usługi, a oczekiwania na rehabilitację są bardzo długie. To powoduje, że z kolei pacjent przychodzi z kolejnymi powikłaniami z powodu tak długiego czasu oczekiwania. Musimy zwrócić uwagę na to, jak wydawane są pieniądze w służbie zdrowia, podkreślał ratownik medyczny Marcin Jachimiak. Przede wszystkim cały system, bo to nie tylko chodzi o pieniądze, nakład, tylko mechanizm wydawania tych pieniędzy. W tym momencie mamy państwowe szpitale i na nim NFZ. Mamy jakąkolwiek procedurę. Mechanizm wygląda tak, że urzędnik w NFZ-cie wymyśla sobie na podstawie statystyk, że w danym regionie będzie 1000 zawałów. I teraz w wypadku, kiedy pacjent trafia do tego szpitala i należy oczywiście wykonać te wszystkie procedury, szpital przez kilka lat szarpie się za NFZ-em o to, aby uzyskać pieniądze za wykonaną procedurę. Państwowy szpital zadłuża się, dlatego że pieniądze z państwa nie docierają na czas. To jest największa luka systemu. Społeczeństwo musi wiedzieć, jakie są koszty opieki medycznej, powiedziała ekspertka do spraw ochrony zdrowia z Uczelni Łazarskiego dr Małgorzata Gałązka-Sobotka. Ta skala emocji, które towarzyszą teraz protestom i tak naprawdę walki o zmiany w systemie ochrony zdrowia, są miarą i lustrem tych wszystkich zaniedbań. Dobrze zorganizowane systemy ochrony zdrowia inwestują w profilaktykę zdrowotną, w edukację. Tymczasem my wydajemy bardzo, bardzo mało na profilaktykę. Trzeba uświadamiać społeczeństwo, że jeżeli my stawiamy na model, w którym służba zdrowia ma być zabezpieczana przez państwo, to musimy zdawać sobie sprawę, że społeczeństwo musi wiedzieć, jakie są koszty związane z opieką medyczną. Do postulatów lekarzy odniósł się w ostatnich dniach minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Jak zapowiedział, wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 6% PKB w 2025 roku przewiduje projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach zdrowotnych. Ogólnopolskie Polskie Radio 24. Polskie Radio 24. Bardzo ładnie. 16 minut po godzinie 21:00 czas na informacje z zagranicy. Partia Czesław Bardzo ładnie. Zdecydowane zwycięstwo w wyborach parlamentarnych naszych południowych sąsiadów. Do utworzenia rządu większościowego, ale niezadowolonych obywateli będzie potrzebował jednak partnerów koalicyjnych, a negocjacje mogą się okazać bardzo skutkowe. Akcja niezadowolonych obywateli zdobyła 29,6% poparcia. Na drugim miejscu jest konserwatywna ODS, na którą głosowało 11,3% wyborców. Dobre wyniki odnotowała partia Piratów, zdobywając 10,7% głosów. Skrajnie prawicowa SPD, uzyskując 10,6% głosów. Na socjaldemokracji obecnego premiera Bogusława Sobotki głosowało 7,2% Czechów. Lider ANO, Andrzej Babisz, wyraził nadzieję, że szybko powstanie nowy rząd. Podkreślił, że będzie negocjował ze wszystkimi partiami. Rozmowy mogą być jednak trudne. Szef ODS, Petr Fiala, już zapowiedział, że jego partia nie jest zainteresowana koalicją z ANO. Otwarta do negocjacji jest za to socjaldemokracja, ale stawia warunek. W rządzie nie może być osób, wobec których toczy się postępowanie. Na Andrzeju Babiszu ciążą zarzuty o wyłudzenie pieniędzy z Unii Europejskiej. Magdalena Skalewska, Polskie Radio, Praga. A do tematu czeskich wyborów połączymy w drugiej części naszego magazynu Polskie 20:35. Polskie Radio 24. Południe. Hiszpański rząd przyspieszył rozmowy w Katalonii i zawieszenia władz tego regionu. Gabinet premiera Mariano Rajoy wstrzymał na przejęcie części kompetencji katalońskich władz. Rząd w Madrycie zebrał się na rozliczenie w Katalonii, której władze grożą odłączeniem reszty kraju. Premier Mariano Rajoy stwierdził, że to kataloński samorząd doprowadził do obecnej sytuacji.
Żaden rząd w żadnym demokratycznym kraju nie może zaakceptować ignorowania prawa, jego łamania i zmieniania. Powrót do legalności, odzyskanie normalności, kontynuowanie poprawy sytuacji gospodarczej i przeprowadzenie wyborów w Katalonii to czteropunktowy plan władz w Madrycie. Premier, jeśli senat tak zdecyduje, będzie musiał zarządzić wybory w maksymalnym terminie 6 miesięcy. Premier Hiszpanii zaznaczył też, że w myśl uruchomionej procedury Katalonia nie zostanie pozbawiona autonomii. Zawieszenie stosuje się wobec osób, które postawiły samorząd poza prawem, poza konstytucją i statutem autonomii. Zawieszenie ma objąć szefa katalońskich władz Carlesa Puigdemona, jego zastępcę i bezpośrednich doradców. Z Madrytu Karol Dermoros, Polskie Radio. Na internetowych stronach politycy nazywają oświadczenie hiszpańskiego premiera zamachem stanu wymierzonym w legalną większość i demokrację. Szef katalońskich władz Carles Puigdemont zagroził, że musi jednostronną deklarację niepodległości Katalonii, jeśli nie dojdzie do próby dialogu między zakonodawcami. Ojej, bardzo ładnie. Katalońscy republikanie i skrajna lewica. Z kolei wczoraj król hiszpański powiedział, że Katalonia jest i będzie wspólną częścią państwa. Monarcha zaznaczył, że jego kraj musi stawić czoła i jak on już się wyraził, nie dopuszczamy bardzo ładnie. Białoruska opozycja zorganizowała w Mińsku akcję protestacyjną pod nazwą Marsz Pobudzonych Białorusinów. W zamyśle organizatorów miała być kontynuacja wcześniejszych protestów przeciwko polityce Rosji. Uczestnicy demonstracji skandowali hasło "Niech żyje Białoruś". Domagali się też dymisji prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Demonstranci zebrali się na centralnym placu październikowym. Następnie około 200 osób przeszło przez centrum białoruskiej stolicy na plac niepodległości. Pod budynkiem KGB demonstranci skandowali wolność dla więźniów politycznych. Mikołaj Statkiewicz, jeden z liderów miejscowej opozycji, wezwał Białorusinów do pozbycia się strachu i do wychodzenia na demonstrację. Ktoś powinien trzymać tę flagę wolności i walki. My będziemy to robić i dawać ludziom możliwość dołączenia się do nas. Mikołaj Statkiewicz ocenił, że władze próbują zastraszyć ludzi, dlatego przed demonstracją kilku aktywistów opozycji zostało prewencyjnie zatrzymanych. Skrytykował też sytuację białoruskiej armii, gdzie ostatnio wyszły na jaw przypadki tak zwanej fali, czyli wykorzystywania młodszych żołnierzy przez starszych. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Minsk. Rosyjskie radio przedstawiło o polskiej ustawie dekomunizacyjnej władze Rosji sprawdzają zapisy ustawy wyłącznie do zapisy ustawy wyłącznie do demontażu pomników radzieckich żołnierzy. Natomiast Cytowany przez Radio Echo Moskwy szef Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych Konstantin Kosaczow przywołał argument powtarzany w oficjalnych komunikatach rosyjskiego MSZ o poświęceniu radzieckich żołnierzy wyzwalających Polskę z mocy hitlerowskiej okupacji. Tymczasem rosyjscy historycy badający zbrodnie stalinizmu twierdzą, że prędzej czy później podobna ustawa zostanie uchwalona w Rosji. Chce tego m.in. Nikita Pietrow ze Stowarzyszenia Memoriał. Nie możemy obrażać się na to, co sami powinniśmy byli już dawno temu zrobić w naszym kraju. Dla mnie jako Rosjanina ważne jest, żeby to ideologiczne jak ja mogę obrażać się na państwo, które prawidłowo odnosi się do swojej totalitarnej przeszłości, próbując tę przeszłość badać i usuwać z przestrzeni publicznej. Tymczasem władze Rosji już kilka miesięcy temu zagroziły Polsce sankcjami. Jeśli w naszym kraju będą demontowane pomniki radzieckich żołnierzy, Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ambasador Federacji Rosyjskiej w Kopenhadze, dziennika Berlingsk, zarzuca duńskim politykom rozpowszechnienie nieprawdziwych informacji. W negatywnym świetle projektu budowy gazociągu Nord Stream 2, który przypomnijmy, częściowo ma się twierdzi, że opór duńskiego rządu części deputowanych wojskowników wobec budowy drugiego gazociągu jest oparty na błędnych lub fałszywych informacjach. Powtarzanie tezy, że Rosja prowadzi agresywną i niebezpieczną politykę, a gazociąg ma stać się jej bronią, zdaniem rosyjskiego dyplomaty stawia Danię razem w szeregu z Polską i krajami bałtyckimi, które są, jak to określił, histeryczne i antyrosyjskie. Ambasador jest przekonany, że ewentualna zgoda Danii na budowę gazociągu nie będzie w sprzeczności z nałożonymi na Rosję sankcjami po aneksji Krymu.
zaciągniętym przedsięwzięciem, które zaangażowane są cztery europejskie koncerny energetyczne. Jeśli decyzja polskiego rządu będzie negatywna, to niewątpliwie będzie ona przez nas odebrana jako wroga antyrosyjska, co nie jest w interesie ani Polski, ani Rosji, dodał ambasador Walin Przemysław Gołyński, Polskie Radio. Wszystko działo się w chwili, gdy grupa kadetów wysiadała z busa i wchodziła na uczelnię. 15 osób zginęło, a 4 zostały ranne. Nie wiadomo, kto wykonał zamach. Do ataku doszło w niecałe 24 godziny od samobójczego zamachu w jednym z meczetów w Kabulu. Jeden z napastników wystawił się w powietrze w czasie piątkowych modłów, a inny zaczął strzelać z karabinu do modlących się. Zginęło 56 osób. W Kabulu trwają teraz pogrzeby ofiar, a Afgańczycy krytykują władzę. Lat ma zapas amniotę szarwandony, szlo. Zainteresowanie Turków skupiło się głównie na Salonikach. To w tym, z różnic co do wielkości, greckim mieście cudzoziemcy najczęściej szukali w ostatnich miesiącach lokali do kupienia. W dalszej kolejności popularnością cieszyły się południowe przedmieścia Aten, które poza Chińczykami wybierali głównie Arabowie, a także północno-wschodnie rejony Grecji. Z greckich wysp kupujący najczęściej wybierali Kretę. Dla wielu z nich zakup nieruchomości w tym kraju to inwestycja. Dla sporej części obywateli spoza Unii Europejskiej to też okazja do otrzymania wizy. Z tego korzystali najczęściej Chińczycy, Turcy i Rosjanie. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Północ, południe. Niemiecka grupa antyterrorystyczna zatrzymała w Niemczech 40-letniego mężczyznę podejrzanego o napad z nożem w ręku na wiele osób. Jak poinformowała policja na Twitterze, śledztwo, zatrzymany to faktycznie sprawca ataku na przemianę. Na podstawie opisu świadków policja ustawiła rysopis podejrzanego mężczyzny, który w Monachium przed południem ranił nożem cztery osoby. Według świadków mężczyzna po dokonaniu napadu próbował na rowerze uciekać. Na
natychmiast zorganizowano akcję pościgową z użyciem helikopterów. W okolicy dokonania przestępstwa policja przez megafony apelowała, aby mieszkańcy nie wychodzili ze swoich domów. Po kilku godzinach antyterroryści z grupy SEK złapali podejrzanego. Dokonano zatrzymania, ale ciągle nie mamy pewności, że jest to poszukiwany nożownik. Monachium, powiedział rzecznik prasowy monachijskiej policji Markus Dalla Gloria Martins. Na razie nie są znane motywy sprawy napadu. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Informacyjny Polskiego Radia 24. Reklama. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem szynka wieprzowa bez kości ma kosztować 9,99 za kilogram, a herbata Lipton 9,99 za 92 torebki. Oferta ważna do 23 października. Carrefour, to wszystko dla ciebie. Nie no, Maria, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wiesz, ile to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktu, SMS-u, czy jakiś informatyk jest. Może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyśmy potem mówiła, że krzywo. Nie, 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 Barbara. Ja w to nie wchodzę. Nie musisz, bo teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt. Przepiszemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nagryjmy szkło ochronne. Ojej, bardzo ładnie. Oślicznie. Ojej, bardzo ładnie. Autopromocja. Dołącz do nas. Facebook.com/polskieradio24. Ojej, bardzo ładnie. Napisz kontakt małpa polskieradio24.pl. Oślicznie. Polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/polskieradio24. Oślicznie. Ojej, bardzo ładnie.